Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym materiale z DBD. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie mniej więcej taki pościg na zakładce społeczności na YouTubie, którego killera chcecie następnego. Większość odpowiedzi była za... większość zdań była za Tricksterem, bo Trickstera na kanale nie było, więc tego Trickstera sobie dzisiaj zrobimy. A wyszedł nam nowy matchmaking, już tak... jakby tak na stałe, plus jakby są nowe rangi, jeśli chcecie, ja te rangi w trakcie gry pewnie gdzieś tam na starcie omówię, jak to tam dokładnie wszystko wygląda. I poruszę jeden bardzo, bardzo ważny temat, a mianowicie kwestia tak zwanego mojego płaczu co do DBD. A jest to mocno uzasadnione i jakby to ma bardzo, bardzo sporą głębię, ale ten temat sobie na spokojnie dzisiaj poruszę, także... będziecie mieli taki mały materiał do gameplayu w tle. Słuchajcie, build pod Trickstera. Dobrałem Trickstera nie pod build, który jest OP, ale pod build, który w jakimś tam stopniu uprzyjemni naszą rozgrywkę. Mamy bambozla, czyli szybsze przechodzenie przez okna, jak również jego blokadę na 16 sekund. Mamy opresję z cooldownem na 8 sekund, czyli jak skopiemy jeden generator, to trzy inne generatory na mapie również zostaną zregresowane. Natomiast kiedy generator jest naprawiany, survivorzy doświadczą trudnego skill checku. Podobno to jest skill check mniej więcej jak na overcharge'u, nie wiem czy miałem z tym kontakt jako na stronie Survivora, prawdopodobnie to właśnie tak wygląda. Dodatkowo pacynka na regres gena, żeby te generatory szybciej kopać po powieszeniu z haka, żeby te generatory bardziej regresować i monitor, żeby zredukować nasz terror z 24 metrów do metrów 16. Dwa addony, jeden addon na rykoszety, czyli odbijanie się sztyletów od... elementów otoczenia oraz pucha, która przyspieszy naszą szybkość rzutu, czyli to jak szybko wyciągamy noże. O samej postaci słów kilka. Trickster jest to postać, która jest o wiele, wiele uboższą i słabszą wersją Huntress. Ma taki sam movement jak Huntress, czyli 110%, czyli 4,4 metra na sekundę i ponadto ma 44 ostrza. Żeby obić Survivora, musimy nałożyć na niego efekt Laceration, czyli efekt, który sprawia, że możemy tego Surwa obić. A dokładniej, żeby obić Survivora, musimy trafić go 6 nożami. Kiedy Survivora nie obijemy, ale ten efekt ma nałożony, po jakimś czasie nieprzyjmowania obrażeń z noży, ten efekt jest na bieżąco zmniejszany. To widać bardzo fajnie na chudzie, większość z was już się pewnie z Tricksterem spotkała, więc tutaj nie muszę nic więcej wyjaśniać. Oraz specjalna umiejętność, czyli main event. Main event sprawia, że kiedy trafimy survivorów wystarczająco dużą ilością noży, możemy odpalić tą umiejętność przez dość taki, powiedzmy, krótki okres czasu. Kiedy zaczynamy rzucać ostrzami, rzucamy bardzo szybko, mamy zwiększony movement speed w porównaniu do tego, jak normalnie rzucamy bez samej tej umiejętności, nie tracimy noży, no i tak naprawdę to jest tyle. Jeżeli chodzi o samą umiejętność, a jeżeli chodzi o ranking oraz cały matchmaking, wyjaśnię wam to wszystko tak jak mówiłem na starcie w trakcie gry. Ej, rekordowo... o kurde, mapa nie zła pod rykoszety, ale wiem z autopsji, że Trickster tutaj to tak średnio działa. Ostatnio próbowałem na streamie odbijać sztylety od sufitu, te sztylety kompletnie się nie odbijały, więc jakby... jestem taki troszeczkę mały problem. A matchmaking to będzie taki pierwszy mały temat. Pod warunkiem, że pierwsze sobie ją dogonię. Okej. Jeden hit wszedł. Niby bez strzału, ale nadal tego jednego hita mam. Flash. Okej. Okay. Słuchajcie, wyszedł nowy matchmaking. I pewnie większość z was się zastanawia, jak ten matchmaking działa. A że większość z was patchlogów nie czyta, i nie mówię tego w kwestii obrazy, wiem to z doświadczenia ze streamów, wiem jak to dokładnie wygląda, więc albo część po prostu tego nie czyta całego, albo czyta część, albo czyta nie dokładnie. A matchmaking działa w tym momencie tak. Całą tą rangę, którą macie w rogu na profilu, ta ranga nie działa. Tej rangi nie ma. Ta ranga tylko i wyłącznie wpływa wam na punkty. Jeżeli zrobicie sobie jakby postęp z jednej rangi do drugiej, to nie może wam was wycofać. I jakby ta ranga wam zostaje, ona jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna za punkty. Jeżeli wbijecie pierwszą rangę, możecie dostać tutaj
Możesz dostać 2500 punkcików. Okej, okay. Możecie dostać 250 tysięcy blood pointsów na rolę, czyli 250 na killera i 250 na surda, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast co się zmieniło, to to, że wszyscy survivorzy łącznie, Alguma, mają jakby jedną osobną rangę i każdy killer ma również swoją rangę. Ukrytego matchmakingu, nie wiadomo jak to się do końca nabija, ponieważ devci tego nie chcieli zdradzać, żeby ludzie tego nie abusowali, czyli nie żeby to wykorzystywali chamsko w celu raszowania tej rangi, więc tutaj niestety nic więcej wam nie jestem w stanie powiedzieć. Ale każdy właśnie ma tą rangę osobną, więc... Okej. Okay. Więc jeżeli was zdziwi, że na przykład macie pierwszą rangę i zagracie na 20 rangę, teoretycznie to jest normalne, bo osoba, która ma tą 20 rangę, może mieć taki sam poziom skilla jak wy. Niestety to nie działa. Jak trzeba. System jest zdupiony, naliczanie rangi jest zdupione, więc no, jest to taki dość spory problem. I na lewo swerwy. Dwóch. Jeden pobiegł pod hak, drugi jest na tyłach. Jeżeli dobrze słyszałem kroki. A także nie zdziwcie się, że wygląda tak jak wygląda. Jest właśnie jakby też ten wzrost osób, które kampią i tunelują, bo na Hama próbują wbijać rangę, która i tak nic nie daje. Więc to mamy chyba temat taki w miarę zamknięty. Ja bym musiał ogarnąć, powoluj, co się w grze dzieje. Bo szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co się dzieje w grze. Totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje w grze. Natomiast wiem, że ta Claudette spaparała strasznie. I ona umiera. Albo nie? Ona się poddała. Ona się poddała. O Jezus, co się stało? Kogo ja dostałem? Ojeju! Chyba pograne. Najlepsze jest to, że nawet z rykoszetów nie zacząłem korzystać. Ogólnie rady na Trickstera, jakby ktoś potrzebował. Jakby ta rada może być trochę głupia i teoretycznie... wiadoma każdemu. Ale grając na Trickstera, starajcie trzymać się elementów, które są wysokie. Na elementach wysokich, na wysokich renderach Trickster nie jest tak naprawdę w stanie nic zrobić. Oni się poddali, to jest chyba team, bo to drugi stoi w miejscu. Dead heart. Hello. No nie, ja main event mam! Nie odpalę main eventu, no nie? Nie. Trudno. Starajcie się trzymać z daleka od otwartych przestrzeni. Na otwartych przestrzeniach Trickster ma przewagę w porównaniu do Hunters. Tylko i wyłącznie w takich miejscach typu farmy, wiecie, jakieś tam otwarte takie przestrzenie Macmillanowe i tego typu... rzeczy, prawda? Leżysz. A może nie? A może tak? Skąd z gry? Jeju! Monitor tutaj fajnie zadziałał, bo mam spore zaskoczenie. Ale z tą mapą, tak jak mówię, kurczę, na tej mapie to by bardzo różnie te gry wyglądają na Tricksterze. Jakby nie jestem jego fanem, bo na pewno gra się nieprzyjemniej niż Huntress. Jednakże jeśli miałbym wybierać postać do grania tak czymś bardziej mocarnym, na pewno nie byłby to Trickster, tylko byłaby to Huntress. To był na haku. Dziadek? Czy to ty byłaś chyba na haku, no nie? Nie, czekaj, ona ściągnęła... Okej, disconnect. To chyba było za dużo dla nich. Oni zrobili jeden generator z pięciu? A to już jest koniec. Znaczy, mógłbym sobie... Ty jesteś tutaj. Paleta hop. Bait. Raz.
Okej. Okay. Nie. Tak, tak. I brakuje mi troszeczkę tej barby pod wizję i pod punkty. Kurczę, ta barba jednak w moim graniu to jest obowiązkowy pik. Bardzo. Ty sobie wiś. Nie wiem, gdzie jest Claudette. Nie wiem, czy ma Irona, bo nie zwróciłem jakiejś większej uwagi na to. Ale na pewno na górze był robiony generator. Nawet nie wiem, czy nie jest dalej kręcony. Pytanie, czy to jest Claudette? Nie, tu już nikogo nie ma. A czy jakikolwiek gen jest kręcony? Chyba nie, nic nie pękło. Nie do końca, jakby tak się zagadałem, że nie do końca wiem, co się w tej grze dzieje, ale wiem jedno. Nie jest źle. Halo? Wiemy, gdzie jest dziadek. Dziadek z latarą. Norma. Okej. Okay. Nie robi się tak. Na Trickstera trzeba grać na dystans. Nie zostajemy pod renderem. Des. Nie zostaje się na niego pod renderem. Nigdy. Nie robi się tego. Ty podpaletka? Patrz. Ona i tak ma zegarek. I to było pewne. Oni się poddali w ogóle. Psycha im siadła. Serio? Ej, haczyk. Wiesz co? Ja mam setki. Nie tym razem. Nie tym razem. Sorry. Nie da rady. Sysif, kolejny? Nie. Powiedziałbym, że GG, ale oni byli totalnie jakby... Nie wiem, skąd się wzięli. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Także teraz widzieliście, na niego trzeba grać na dystans. Spory. Nie zostaje się na niego na renderach. On jest wolny. On potrzebuje wielu trafień, żeby obić, a nie jak Huntress jeden topór. Więc to sprawia, że jest mocno, mocno, mocno w player. Rangę dostałem. Nice. O! No i wy też widzę świeżutka po resecie jesteście. Aha. Perk pod totemy. Small game. O kurde. Sabotaż był. Detective Hunch. To był skład, a przynajmniej duo. Bo są dwa perki pod totemy. I sabotaż zazwyczaj pikuje się w teamku. Więc wydaje mi się, że to był skład. Mam takie wrażenie. Cztery razy zegarek. Szanuję. Fajnie. Fajnie. Druga giera. Ojeju. Krotus? Na Krotusie nie pobawimy się rykoszetami. Ojejku. Może być ciężko. Dobra. No to tak jak było mówione. Drugi temat. Słuchajcie, ja... To nie jest tak, że... Ja nie zdaję sobie z tego sprawy. Bo pewnie co niektórzy tak myślą, że sobie z tego nie zdaję sprawy, że... Jakby gdzieś tam z mojej strony pojawia się płacz. Bo ja zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że taka sytuacja ma miejsce. Ale żeby nie było... Jeden surw jest na tyłach za kamieniem. Nawet wiem gdzie. Ja bym sobie po niego skoczył. Jest tutaj. To nie jest tak, że sobie z tego nie zdaję sprawy, tak jak mówię. Bo ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, jak cała ta sytuacja wygląda. Jednakże jakby cała ta sytuacja ma ciut większą głębię, niż mogłoby się wydawać. Jakby mam przegrane w DBD 6000 godzin na ten moment. Ponad. To jest grubo ponad 6 koła godzin spędzone w jednej grze. W DBD w zasadzie spędziłem więcej godzin w przeciągu ostatnich kilku lat niż we wszystkich innych gierach łącznie. Także jakby nie było, takie doświadczenie czasowe mam dosyć sporo i będąc szczerym, troszkę ubolewam nad tym, w jakim kierunku idzie DBD, bo niestety mogę powiedzieć wprost, że
to nie idzie dobrym w dobrym kierunku. Niestety, ale DBD. DBD się psuje. Update goni update, gdzie jeden update jest zepsuty, drugi update jest zepsuty, trzeci update jest zepsuty, teraz dostaliśmy Pinheada, w którym, uwaga, co prawda było to napisane w patchlogu, bo było, ale uwaga, lecz Pinhead, który został wprowadzony, zepsuł Freddiego do tego stopnia, że da się zestunować Freddiego jego fejkowymi paletami. Jakby to totalnie nie jest z niczym powiązane, jakby z całym Pinheadem, ale da się zestunować Freddiego jego własnymi paletami. Zapyta ktoś, jak? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale bez kitu DBD niestety nie idzie w dobrym kierunku. I z update'u na update ta gra jest coraz bardziej rozdupiona do tego stopnia, że mamy w tym momencie już wyłączane mapy, bo devsi nie są w stanie po prostu sobie poradzić z całym tym natłokiem błędów, który na ten moment istnieje. Tego jest dużo. Jakby naprawdę widziałem każdy możliwy błąd w DBD. Zasadniczo prawie od premiery gry. Prawie od premiery. I to nie jest okej, bo DBD ma fajny potencjał, miało fajny potencjał i mieć fajny potencjał będzie zawsze. Tylko... co z tego, skoro oni z tego zrobili maszynę do drukowania pieniędzy? To po pierwsze. Zmisklikowałem sobie noże. Okej. Leaf. No nie, no! Flash. Co z tego, skoro oni z tego zrobili maszynę do drukowania pieniędzy i promowania się tematyką LGBT, do której oczywiście nic nie mam, jakby nie było sporo osób w moim community, gdzieś tam jest jakby z tej grupy, jakby to ująć, temat jakby dość drażliwy, ale ci, co siedzą na streamkach, doskonale wiedzą, jakie jest moje osobiste podejście do całego tego tematu. I tak jak mówię, to jest kurczę słabe, to jest przykre, że w ogóle takie coś się dzieje, bo takie coś nie powinno mieć miejsca, ale niestety takie coś ma miejsce i żeby nie było, to faktycznie gdzieś tam wywołuje u mnie taką frustrację, prawda? Czy ona zawróciła? Okej. Jakbym trafił jeszcze jednym nożem. To by było całkiem okej. Na szczęście nie spoprałem tego do końca. Więc serio, nie dziwcie się, że czasami jakby moja postawa względem gry jest taka jaka jest, a nie jest inna. To jest bardzo normalne. Ja w tym momencie i tak już mocno ograniczyłem jakby cały content DBD, nawet na streamach. Jakby streamuję coraz mniej DBD, gdzieś tam jeszcze te wstępniaki powiedzmy 2-3-4 godzinne robię, ale to nie jest to, co było 2 lata temu, 3 lata temu czy 4 lata temu, gdzie DBD było streamowane nałogowo. Także no jest jak jest, gen jest prawie zrobiony. Próbujemy wziąć to zregresować opresją. To, że widzę, że ktoś mi skillchecka trafił. No. Matrix. Okej, koniec noży. Okej. Ej, ostatni gen mi został. To jest to, o czym ja mówiłem. Na tej mapie może być po prostu ciężko. Ona jest zbyt otwarta, nie mam za bardzo też jak grać pod rykoszety. Nie mam po prostu jak. Chodź. Idziemy. Czwarty hak. Spróbujemy ukręcić aż 7 haków. Będę zadowolony z tego efektu, ale to będzie trudne. Mamy jeden gen tu. Drugi gen za budynkiem.
Na górze jest jeden surf. Nie zdziwiłbym się, gdyby to była Claudette. Spróbujemy nałożyć opresję spacynką. Bum. Nie wiem, czy coś to da, czy nie. Uderzymy. Ało. Tam jest gen na daleko robiony. Także osobiście, jeżeli kogoś by to ciekawiło, zdecydowanie czekam na premierę Outlasta, Trialsa, który jest zapowiedziany bodajże chyba na luty. A również ma to być coś w rodzaju horror asymetryka, tylko chyba nie do końca będzie to miało zasady typu granie killerem, tylko stricte to będzie nastawione chyba na ucieczkę. Ale osobiście bardzo czekam, bo jakby nie było, ludzie z Outlasta mają spore doświadczenie w produkcji horrorów. Gra może być bardzo dobra. Także czekam. Jeżeli okaże się, że Outlast będzie miał znacznie lepszą optymalizację, znacznie lepsze przystosowanie do wielu rzeczy, może nawet pomyślę jakby o streamowaniu tylko i wyłącznie tego Outlasta. Bardzo możliwe, że o tym w ten sposób pomyślę. Na ten moment ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć, ale zobaczymy, no nie? Zobaczymy. Powiedzcie mi... Chodź ze mną. Ja mam geny kręcone i źle to wygląda. Bardzo źle to wygląda. Piąty hak. Claudette niewyleczona, nie? Nie. Mamy opresję załadowaną. Można byłoby tą opresję spróbować narzucić na ten gen daleki. To sobie wyzerujemy. Prawdopodobnie gen na końcu mapy jest już zrobiony. Nic nie buchło. Siema. Wreszcie was do kupy zebrałem, ale kurde, to jest za późno. Ajajaj. Ty musisz go ratować. Pytanie! On gena wykręcił, ona dostała adrenalina. Mam main event. Ona odbiegła? Bo ja za bardzo... Ona odbiegła. I ona ma klucz? Ona ma klucz? I tu jest drugi surf? Siódmy hak! Ej, chciałem to ugrać chociażby na 6 haków. Żeby odbić ten koniec, ale... Kurde! Kurde! Claudette? Podniesiona, czyli są tam. Okej. Okay. Czy ja będę w stanie powalić Feng? Chyba tak. Jeżeli to jest team, to nic tutaj nie zrobimy. Bo to wystarczy, że oni ją zostawią. Naprawdę. Naprawdę. Leci do bramy. A może nie?
Leci do bramy. Bez szans. Okej. No nie, no, no nie! A, próbowałem tryhardzić. Właśnie dlatego go nie lubię. Kurczę, właśnie dlatego. Na Hunters wystarczyłby jeden bait, wyciągasz topór, obijasz. Na nim, żeby cokolwiek zrobić więcej, jest trochę większy problem. Dałem im tą końcóweczkę tam, podałem im. Chciałem tą Feng, bo chciałem. Jakby liczyłem na to, że jeżeli ona mi będzie odbiegać to na prawo, że nie będzie leciała na lewo, ona mi wyleciała bezpośrednio na lewo. To był dobry ruch. Oni się fajnie jeszcze tam w ogóle pokawerowali. Gdybym mógł odpalić main event 10 ostrzy wcześniej, myślę, że na luzie bym ich dopadł wszystkich pod tą bramą i mógłbym jeszcze ten endgame przeciągnąć, ale... Kurczę. Wtopiłem troszkę. Gdzieś ta gra się posypała. Ale no nic, jakby pierwsza gra była w porządku i druga gra... No... Było jak było. Tyle. Zróbmy taki mały patent. Jakby nie chcemy się więcej robić postów w społeczności, a że wypaliło to dobrze, to gdybyście mieli jakieś pytania, jakby tak zwane masne ciekawostki, które gdzieś tam mogę w trakcie meczu już zarzucić, to możemy zrobić to tak, że jakby ja ten temat poruszę, jeśli on będzie gdzieś tam się w miarę powtarzał. Bardziej chodzi tutaj o stricte mechaniki DBD. Nie, i tematy typu jak kręcić 360 i czy jest to toksyczne, tego tematu nawet nie poruszajmy, bo to nie ma sensu. To jest troszkę głupota, ale tak z punktu widzenia jakby czysto mechanicznego mogę parę rzeczy wziąć i objaśnić. Spoko? Spoko. Tyle z mojej strony, dzięki i widzimy się pewnie już wkrótce. Ewentualnie w tym momencie, jak oglądacie ten materiał, powinien być stream na Twitchu. Więc gdybyście chcieli, możecie sobie na tego Twitcha wbić. Tyle. Dzięki i do następnego. Hej, hej.